Ja mam nadzieję, żeśmy się nie zdradzali, nie wiem. Mam nadzieję. Nie wiem. Czekaj, co to było? Na zdjęciach kobieta wygląda świetnie, a w życiu... Szczególnie rano, jak się budzi. No niestety nie ma z kim tańczyć, bo nasi panowie są albo chorzy, albo no po prostu źle tańczą, nie bardzo umieją. A depczą po paluszkach? Tak. Lekarz mówi, wam papierosy, a ja mówię, jeszcze trochę. I on mnie odprowadził, tak spojrzał i tak powiedział, a ja się z panią żeń. Się są ona, o matko. Was... Nie pamiętam. No i czemu? Dobrze, że żona pamięta. Ja pamiętam bardzo dobrze. Wszystko było cudownie do wybuchu wojny. Po drugiej stronie ulicy było getto. I ja nie rozumiałam, dlaczego mama w te miski wkłada jedzenie i zawsze z tym wychodzi. Ale potem dowiedziałam się dlaczego. Bo karmiła tych więźniów. To jest bardzo smutne, bo to jest tak... Wie pani, jakoś teraz nawet jak Jurek odszedł. To jest taka sytuacja. Był i nie ma. Mhm. I nie ma.